Witam serdecznie na kanale Beats Power. Z tej strony Hubert, a dzisiaj będziemy robić taki w sumie zwykły trening, ale wpadłem sobie na taki pomysł, że zliczę ile kilogramów przerzucę przez cały trening. Kładąc się na ławeczkę, przykładowo, no na przykład robię 50 10 powtórzeń, no to wpisuję sobie, że 10 razy 50. Potem przerzucę na 70 i tak każde tak jakby powtórzenia, które zrobię z danym ciężarem, sobie zapisuję w zeszycie i pod koniec wszystko sobie sumuję, ile przez cały trening podniosłem ciężarów, ile kilo udało mi się podnieść przez cały trening. Mam ze sobą kartkę i długopis, na której będę wszystko zapisywał. Zobaczymy, ile kilo będzie po całym treningu. Na początek rozgrzewka 50. Podniosłem sobie trochę wyżej, bo mam za długie ręce i po prostu ciężko mi się zdejmuje i tak samo odkłada sztangę przy wąskim wyciskaniu. Teraz 70. Każdy krążek ma 10,3 kg. One nie mają równo 10 kg, tylko każdy krążek to jest 10,3. Teraz było na 6. Więc tak, piszemy 6x92,4. To 13 kilo. Robię sobie z pauzą. Poszło na 5 z pauzą i 6 bez. Wolałem nie próbować z pauzą, bo nie ma tutaj ewentualnie kto mi pomóc. Coś czuję, że najwięcej nabiję właśnie na wyciskaniu wąsko, na klacie, bo tutaj duże liczby siadają. Później mam wyciąg plecy, biceps, handlami OHP, no i na triceps, na leżąco. Tak sobie pomyślałem, zatrzymajcie film i napiszcie w komentarzu, jak myślicie, ile w ciągu całego tego treningu podniosę kilogramów. Jestem bardzo ciekaw, kto jak uważa, że ile się tych kilo wyniesie. Ja obstawiam, że będzie to coś w okolicach 9-10 tysięcy kilo, ale nie jestem pewien. Zobaczymy, czy będzie więcej, czy mniej. Ja obstawiam, że 9-10 tysięcy. Napisz, ile ty uważasz w komentarzu. Jestem bardzo po prostu ciekawy. Trzeba się trochę poprzypinać, żeby sprawdzić, jak forma wygląda. Póki co, póki jeszcze nie wszedłem na taką, no już przytyłem 2 kilo, ale i tak byłem trochę ulany, to trzeba sprawdzić moją ulaną formę, jak się trzyma. Teraz ćwiczenie na wyciągu. Póki co 5 talerzy jest założonych. Każdy ma po 5 kg, więc 25 kg jest. Na razie jeszcze rozgrzewka.
25. No i od razu wchodzi biceps. Biceps handlami. Najpierw trzeba też rozgrzać bicka. Póki co rozgrzewka na bica dziesiątkami. Na 10 razy. Po 17,5 na handlach. Na wyciągu 35 kg. Zaczynam pierwszą oficjalną serię na bica. 20, 75 kg na hantelku. Kurde, właśnie upadł mi znowu statyw. No i się połamał uchwyt na mikrofon, pęk. Będę musiał go skleić, już się połamał chyba trzeci raz. Szczerze mówiąc, dosyć często mi upada ten statyw z telefonem. Nie wiem, co jest grane, nie umiem stawiać tego. Właśnie wlatuje trzecia seria. Ostatnie było zbójnięciem, wiem, zrobiłem to na dobicie. Niestety nagranie na bica zostało urwane przy piątym powtórzeniu. Ktoś do mnie zadzwonił, po prostu rozłączyło. Takie uroki nagrywania telefonem. Ale zrobiłem 9. Było nagrane do 5, ale zrobiłem 8 normalnie i 9 z podrzutem, więc tak jakby 9. Jeszcze została ostatnia seria bica i ostatnia seria na wyciągu. Potem przechodzę na OHP. Tylko, że OHP w planie mam 5x5, ale sobie zrobię 4 serie i zrobię sobie mniejszym ciężarem, tak żeby było 12 powtórzeń. Bo póki co robię sobie te ćwiczenia na barki, takie jakby można powiedzieć wzmacniające pozostałe mięśnie. I chcę tak sobie porobić przez miesiąc, więc przez miesiąc będę tak spokojnie z tymi barkami robił, jeżeli chodzi o OHP. Nie będę go jakoś katował i dopiero później, po miesiącu, jak sobie porobię te wszystkie ćwiczenia, skończę z nimi, albo ewentualnie je dorzucę do treningu, bo nie wiem, jak to jeszcze będę robił, to wejdę na większe ciężary na OHP, na 5, po prostu 5 powtórzeń, 5 serii, ale póki co zrobię sobie 10-12. Właśnie poszła ostatnia seria na bica, jeszcze tylko OHP i triceps i będzie można sumować wszystko. Chyba serią główną będzie 45 kg, ale nie jestem jeszcze pewien, może coś dorzucę. Ogólnie powiem tak, bateria mi pada w telefonie. Nie będę nagrywał do końca OHP, zostały jeszcze 3 serie. Ja to sobie wszystko zapiszę i nagram od razu, jak będę robił triceps, nagram 1-2 serie, jeżeli uda mi się jeszcze nagrać. I potem wszystko zsumuję, no i zobaczymy, ile kilo wyszło.
Na sztandze 27,5 kilo. Poszło na 11 razy. Już więcej nie będę tutaj nagrywał, bo zaraz spadnie mi bateria. Ja sobie dokończę trening, wpiszę całą resztę. No i widzimy się w domu. No dobra, przyszedł czas podsumowania wszystkiego. Ja mam przed sobą kartkę, mam przed sobą notatnik i kalkulator. Najpierw wprowadzę sobie wszystko w notatnik, żebyście widzieli dokładnie, jak to wygląda z tymi liczbami, a później zajmę się sumowaniem. Wszystko zostało już spisane do notatnika. Teraz wszystko po prostu zsumuję na kalkulatorze. Zobaczymy, ile wyjdzie kilo. Ja jestem bardzo ciekaw. Tak od razu powiem, jestem łysy. Dowiecie się wkrótce na kanale, o co chodzi. Tu już są wszystkie tak jakby pomnożone wyniki. Teraz to wszystko muszę z sobą zsumować. Co daje łączny wynik? 13227,5 kilo. Wow. Czyli w ciągu jednego treningu podniosłem 13227,5 kg. 13 ton. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, bo nie spodziewałem się takiej liczby. Wow, jest to bardzo dużo. Przypuśćmy, że to jest średnia na trening. Od razu powiem, że ten filmik jest sprzed jakichś 20 dni. Teraz dopiero nagrywam, tak jakby miałem nagrać od razu, ale coś mi wypadło i później zostawiłem to. Czekało. Kartka sobie leżała przy komputerze. No i w końcu się za to wziąłem, bo trzeba wstawić. I no teraz myślę, że więcej by było na takim treningu, przynajmniej o tą tonę spokojnie albo i półtorej. Bo ciężary są o wiele większe na wszystkim. Może teraz tak. Przypuśćmy, że robię 3 treningi w tygodniu, czyli to razy 3, czyli w tygodniu, tygodniowo, ja to fajnie rozpiszę, tygodniowo 39 682,5 kg, około 40 ton podnoszę tygodniowo. Teraz zobaczymy, ile to będzie miesięcznie. Zrobimy tak, czyli to teraz razy 4, jest to 158 to 730. Założyłem sobie, że robię 3 treningi tygodniowo, czyli w ciągu miesiąca podnoszę 158 tysięcy kilogramów i 730 kilo średnio. I teraz przeliczymy, ile to jest w skali roku. Jeżeli bym ćwiczył takim treningiem, jakim ćwiczę. I to teraz razy 12 miesięcy. I to wychodzi prawie 2 miliony kilogramów. Wow. 1904,760. Jest to około 2 miliony kilogramów przerzuconych na siłowni. Nie spodziewałem się nigdy takiej liczby. Prawie 2 miliony kilogramów. Czyli tak. W ciągu dnia 13 tysięcy kilogramów, tygodniowo prawie 40 tysięcy kilogramów, w skali miesiąca 158 tysięcy kilogramów, a w skali roku, ćwicząc w ten sposób, no to prawie, no 1 900 000 kilo. No nieźle. No, nigdy sobie w taki sposób nie myślałem właśnie o tym, że mógłbym tyle kilo przerzucać w ciągu roku. Masakra. A przerzucić czasem tonę węgla jest ciężko. Człowiek się zmęczy. A tutaj w ciągu treningu, kurde, przerzucam 13 ton w ciągu 2 godzinek. Dobra. Ja sobie wszystko sprawdziłem. Nie wiem, czy jestem zadowolony, czy nie, no bo nie wiem, jak wypada to na treningach innych osób, jakby to mogło wyjść. No u mnie wyszło 13 ton. Myślę, że jest okej. Ja jestem zadowolony.
No nie spodziewałem się aż tak dużych liczb. To było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco. Wbijajcie na inne filmy. Ja się będę z wami żegnał. Niech Beats będzie z wami. Kurde, ten mikrofon zasłania. O. Nara.